tym wideo odpowiem Ci na pytanie, czy dobrowolne poddanie się karze za jazdę w stanie wskazującym na spożycie alkoholu uchroni Cię przed utratą prawa jazdy zawodowego, a z tym związanej Twojej pracy, oraz uchroni Cię przed badaniami ze skierowania starosty. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i zacznę od dramatycznego maila od mojego widza. Witam Pana, mam bardzo duży problem, ponieważ nigdy nie byłem w takiej sytuacji. W poniedziałek w trakcie kontroli alkomatem wydmuchałem 0,22 promila i zostało zatrzymane mi prawo jazdy. A najgorsze jest to, że pracuję jako kierowca zawodowy w transporcie międzynarodowym i jest to jedyny zawód, jedyne co potrafię w zasadzie robić i z czego zarobić na alimenty, zadłużenie alimentacyjne, dług w banku, jak również pomagam chorej mamie. W trakcie mojej kariery od 1992 roku, no kierowcą widać tutaj nie jestem dobry w rachunkach, ale już jest Pan 22 lata. Nigdy nie miałem żadnych problemów z alkoholem w pracy, za kierownicą, a w trakcie kontroli byłem czysty. A tutaj akuratnie o 19:20 wypiłem 4 piwka i rano klops. Także nie pij, jeżeli jesteś kierowcą, piwek wieczorem. Nie wiem co dalej będzie, szef nie wie, mama nie wie. No, mieszkam u mamy od czasu rozwodu. No, jak się ta matka biedna dowie, to zawał murowany albo wylew. Co mogę zrobić, aby nie stracić prawa jazdy? No, bo z tego tylko mogę się utrzymać i spłacać długi. A jak nie będę spłacał, to mnie zamkną. Przez tyle lat jazdy za kierownicą nigdy nie spowodowałem nawet najmniejszej kolizji. 2 tygodnie temu wpadło mi 4, potem 2 punkty karne. No, ale było to z mojej winy. Mam zbyt dużo problemów na głowie. Jakoś się tak zamyśliłem, no i się stało. Chciałbym się poddać karze dobrowolnie, czy mam jakieś szanse? Policjant powiedział mi jeszcze, że 15 minut i byłoby ok. Powiedział też, że mam szansę ze względu na to, że w ten sposób zarabiam. No, jestem dzisiaj tak załamany, że od poniedziałku schudłem 8 kg, a dzisiaj jest środa. Czy może mi Pan coś doradzić? Co mam zrobić, aby pracować w tej firmie? Czy policja kieruje wniosek o ukaranie? Czy można zaproponować policji dobrowolne poddanie się karze? Bardzo proszę o pomoc, no tak czy inaczej, zostanie mi albo rzucić się pod pociąg, albo nie wiem. A czułem się tego poranka normalnie, jak zawsze rześko, gotowy i zwarty do pracy. Nawet policjanci byli zdziwieni, że mi cokolwiek wykazało. Proszę Pana jakąkolwiek pomoc i daję słowo, że więcej się to nie powtórzy, mój błąd, zawaliłem sprawę jak mało lat. Uff, aż się mało nie popłakałem, że tak powiem, cytując Ci tutaj całą tą historię. Natomiast do rzeczy, problem jest naprawdę spory, powiedzmy z doświadczenia swojego wiem, że karą będzie zabranie prawka gdzieś na jakieś pół roku. I osobiście nie spotkałem się z sytuacją, aby komuś zostawiono to prawko i z jakichś takich, powiedzmy, powodów socjalnych. No, to, że ja się z tym nie spotkałem, nie znaczy, że prawnicy się z tym nie spotkali. Teoretycznie jest to możliwe i taką możliwość, taką jakąś sposobność daje Ci przepis artykułu 39 paragrafu 1 Kodeksu Wykroczeń, zgodnie z którym w przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie sąd może odstąpić od wymierzenia kierującemu samochodem zakazu prowadzenia pojazdów. No, czyli tak na ludzki, że tak powiem, tak po ludzku patrząc, no, okoliczności takież to są. No, wtedy by trzeba złożyć jakiś wniosek o dobrowolne poddanie się karze grzywny z jednoczesnym odstąpieniem przez sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. No, czyli wszędzie, że tak powiem, jest problem też finansowy. Inną szansą jest zostawienie kategorii zawodowych przy zabranej kategorii B. No, tak niektóre sądy orzekają, takie dają wyroki. No, przedtem z tym był problem, bo wydziały komunikacji interpretowały po swojemu, nie masz kategorii B, to nie możesz mieć C, C plus E, D. Natomiast ostatnio natknąłem się na parę artykułów, w którym to właśnie cytują taki Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, który w wyroku z dnia 12 lutego 2014 roku, sygnatura akt 2,
SA łamane przez BD 1490 łamane przez 13 dopuszcza taką możliwość, która powinna być respektowana przez Wydział Komunikacji. Taką esencją, kwintesencją tego wyroku jest to, że jeżeli sąd zabiera B, a zostawia ci C, C plus E, to Wydział Komunikacji nie może modyfikować tego wyroku, pomimo tego, że w sumie wynika to z ustawy o kierujących pojazdami, tejże to ustawy. Czyli raczej oni się odnoszą do tego, że jak masz zabrane B i nie masz jeszcze C, to nie możesz się starać, ale jak masz to C, C plus E, a zabrali ci B, to, że tak powiem, no teoretycznie jeździć możesz po wyroku oczywiście takiego sądu. Natomiast powstaje tutaj inne pytanie, czy zwykły człowiek taki jak ty jest to w stanie sobie załatwić bez pomocy adwokata? No powiem ci szczerze, nie wiem. Natomiast wiem jedno, że korzystam z usług prawników i, że tak powiem, tania zabawa to nie jest. Co do badań, no starosta tutaj musi wszcząć z urzędu postępowanie administracyjne i częścią tegoż to postępowania jest skierowanie cię na badania lekarskie oraz psychologiczne. Zarówno kara, jak i te badania wiążą się z dodatkowymi płatnościami, no sąd wiąże się z kosztami sądowymi, prawnik z jakąś tam taksą adwokacką. Tak dla przypomnienia, jeżeli nie wiesz, ceny badań są teraz urzędowe, czyli taką samą cenę biorę ja w WOMP-ie, jak i WOMP, aczkolwiek ja nie mam uprawnień do badania po alkoholu, czyli badania lekarskie kosztują obecnie 200 zł netto, czyli w WOMP-ie zapłacisz panu ministrowi finansów jeszcze VAT, czyli wyjdzie to około 250, badania psychologiczne 150 netto, te pracownie, które płacą VAT, skasują cię około 180 brutto. Powtarzam, po raz setny w moich filmach, radzę te badania zrobić od razu zaraz po otrzymaniu skierowania, abyś odzyskał uprawnienia od razu po odbyciu kary zabrania prawka. Będziesz zwlekał, nagle pójdziesz na te badania, dostaniesz negat i przysłowiowa dupa zimna. Także reasumując to wszystko, być może dobrowolne poddanie się karze coś pomoże, musisz jednak wskazać sądowi, czego ty oczekujesz, czyli oczekujesz, powiedzmy, żeby ci zostawili prawo jazdy, czy zostawili przynajmniej prawo jazdy zawodowe, żeby ci, powiedzmy, ze względu na trudną sytuację życiową tam obniżyli koszty sądowe. Tylko bajka jest taka, ja naprawdę nie wiem, jak to sądy traktują w praktyce. Ci, co do mnie piszą, z reguły są już po takich sądach i pytają się o badania lekarskie i psychologiczne, a nie pytają się o sprawy sądowe. Także zawsze warto, abyś poprosił o obniżenie kary finansowej. No powiedzmy, tak jak mój widz, ze wszystkich wymienionych wcześniej życiowych tutaj powodów. Na tym kończę. Jeżeli to wideo w czymś ci pomogło, daj lajka, daj kciuka. Już teraz dokonaj subskrypcji mojego kanału, jeżeli chcesz być na bieżąco z moimi filmami. Tutaj gdzieś są po mojej prawej stronie adnotacje i link do subskrypcji, po twojej lewej. Także mówił Darek Kraśnicki, lekarz medycyny transportu z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo. Tak w zasadzie nie ma co komentować tego filmiku, potwierdza się tylko, że nieszczęścia jak zwykle chodzą parami. Natomiast jeżeli ty miałeś podobny przypadek, koniecznie skomentuj go poniżej. No ja tylko mogę trzymać kciuki za tego internautę, bo naprawdę jak nie kijem go, to pałką. I od życia dostał nauczkę na całe życie, nie tylko sprawy rodzinne. Jak to mówią, tak kierowca jeździ, tak mu się w życiu układa, jak żyje, prawda? Czyli nie można powiedzieć, że sprawy rodzinne nie przełożyły się na te cztery piwka i, że tak powiem, zamiast ukoić smutek, to te cztery piwka przysporzyły mu tylko zgryzoty. Bye bye i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.